Witam Was serdecznie z tej strony Bożyda Masters. Dzisiaj pospawamy blachę dwójkę w pozycji grzbietowej zarówno z wykorzystaniem funkcji puls w dwóch wybranych parametrach z doborem dwóch wybranych parametrów, a także w trybie standardowym bez pulsu na jednym natężeniu prądu. Partnerzy kanału TigLab, optel, szturmer maszyny. Zacznijmy od y, pulsu. Ustawiamy sobie zajarzenie łuku y, typu HF, następnie prąd oczywiście DC, bo staw, spawamy stal czarną, y, czterotakt, a następnie gaz przed około 1 sekundy, może nawet nie trzeba aż tyle, ale powiedzmy w granicach 1 sekundy. Następnie y, prąd startowy, niziutki y, około 10A, czas narastania 1,5 sekundy, 125A, i przechodzimy do włączenia funkcji puls. Czyli tutaj włączamy sobie właśnie puls, i następnie włącza nam się możliwość ustawienia prądu bazowego, czyli w tym przypadku ustawiłem 40 Amperów. Przechodzimy w szerokość fali, albo inaczej balans naszego pulsu, i ustawiamy na 40%. Następnie częstotliwość 2 Hz, czas opadania 1,5 sekundy, prąd wygaszenia krateru około 20 do 10 Amperów a następnie Gaspo wystarczy w zupełności ze względu na to, że to jest stal czarna, powiedzmy w granicach 5 sekund. Na mój uchwyt zakładam porcelankę ProCap nr 10. Ona jest o tyle fajna, że daje dosyć duże pole widzenia właśnie ze względu na to, że jest szeroka. Do stali czarnej nie jest wymagana tego typu właśnie porcelana, aż tak bardzo szeroka, ale daje fajny wgląd, tym bardziej, że wystawiamy sobie elektrodę na około 13 mm i dzięki temu nie musimy gdzieś tam głęboko zaglądać pod te małe porcelany. I możemy przechodzić do spawania. Dzięki temu, że mamy 125 amperów prądu wysokiego, to spawanie idzie dosyć szybko i dosyć sprawnie. Teraz, w zależności od tego, czy zależy Ci na uzyskaniu przetopu, czy nie, to właśnie tutaj musimy zbalansować sobie te dwa przede wszystkim parametry: prąd wysoki, prąd bazowy, czyli 125 i 40 amperów. Następnie, być w stanie dobrać częstotliwość, bo częstotliwość także ma ogromne znaczenie. I, mm, będzie widoczna znaczna różnica w głębokości wtopienia między np. 2 Hz, tak jak ustawiliśmy, a 200 Hz. A do tego jeszcze mamy 40% naszej szerokości fali. Oznacza to, że 40% czasu spędzamy na tym niskim prądzie, w tym przypadku 40A, a 60% czasu na 125 Następna, e, następny parametr jaki wybrałem to nie zmieniałem nic innego poza natężeniem prądu. Z natężeniem prądu zszedłem do około 100-105 amperów i tu już możesz zauważyć znaczną różnicę. O ile w trakcie spawania tego jeszcze nie widać tak bezpośrednio, ale jest różnica w szerokości jeziorka a co za tym idzie także w głębokości wtopienia, co jest ewidentnie widoczne w postaci o wiele mniej zaznaczonego przetopu o wiele mniej się wtapiamy w materiał. No a następnie ustawiamy sobie tryb standardowy. Wyłączam tylko i wyłącznie puls. Ustawiam w granicach 75, między 70 a 80 Amperów w zależności od Twojej umiejętności. Yy, drucik 1.0 albo 0.8 spoiwo i y, tutaj sobie spawamy właśnie z wolnej ręki. Tutaj mamy, y, sami musimy kontrolować y, głębokość wtopienia. Yy, za pomocą prędkości, z jaką się poruszamy. Im będziemy wolniej jechać, tym głębiej się wtopimy, ale także trzeba cały czas uważać, zarówno przy spawaniu z pulsem, jak i przy spawaniu bez pulsu, zarówno takiej filigranowej, delikatnej spoiny, na to, żeby nasza elektroda była bardzo nisko, 2-3 mm, bo inaczej mocno będziemy sobie grzali materiał na boki. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, będę ogromnie wdzięczny za kciuka w górę, a także pamiętaj, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. Dzięki temu moje filmy będą Ci się pojawiały w polecanych na YouTubie. A już niedługo rusza pierwszy w Polsce kurs spawania stali, m.in. nierdzewnej online. W kilkunastu modułach, w które zawierają kilkadziesiąt lekcji wideo, krok po kroku w najdrobniejszych szczegółach nauczyć się jak spawać np. stal nierdzewną. A już teraz, jeśli chciałbyś zacząć się uczyć na poważnie, możesz dołączyć do mojego mini kursu. Link znajduje się w opisie pod filmem.